Witajcie. Jest środa, 12 lutego. Późna godzina, późna, bo dopiero co wróciłem do domu z Jastrzębia Zdroju. Byłem tam na meczu Ligi Mistrzów Siatkarskiej. Jastrzębski Węgiel, Zenit Kazań. Mecz rewelacja. Jastrzębski wygrał 3-1. Nic z niebyle kim, bo Zenit Kazań jest... Kibice siatkówki dobrze wiedzą, co to znaczy Zenit Kazań. Zenit Kazań to jest taka FC Barcelona w piłce nożnej. To jest wielki klub i zwycięstwo nad Zenitem to jest naprawdę osiągnięcie. Na siatkówce zawsze emocje są niesamowite. Czy to gra polska reprezentacja, czy to grają polskie kluby. Tego się nie da opisać i to w telewizji, telewizja tego nie oddaje, czy tam trzeba być na żywo. Pełna hala. Fanatyczni kibice Jastrzębia, rewelacyjna atmosfera. Wrzucę wam tam parę filmików, zobaczycie. Będąc jeszcze osobą sprawną, bardzo lubiłem siatkówkę, grałem siatkówkę ze względu na swój wzrost. Oczywiście amatorsko, to ja tam nie reprezentowałem praktycznie żadnego poziomu, ale bardzo lubię tę dyscyplinę. Teraz nie mogę jej uprawiać aktywnie, ale nikt mnie nie odbierze kibicowania. Także kiedy tylko jest okazja, to się pojawiam, pojawiam się na meczach siatkarskich. Nie samą rehabilitacją człowiek żyje. To nie jest sztuka dla sztuki, rehabilitacja sama dla samej rehabilitacji. Tylko rehabilitacja, żeby można było normalnie żyć, normalnie funkcjonować. I dlatego chciałem wrzucić tą krótką relację z Jastrzębia Zdroju, z tego supermeczu. Żebyście zobaczyli, co dzięki wam, dzięki waszej pomocy, dzięki rehabilitacji, dzięki ćwiczeniom mogę robić. Chcę może też pokazać osobom, które tak jak ja nie są do końca sprawne, są osobami niepełnosprawnymi, że wszędzie można teraz dojechać, wszędzie można wejść, są udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, nie ma co siedzieć w domu, tylko trzeba korzystać z życia, trzeba korzystać z tej drugiej szansy, którą dostaliśmy tak naprawdę, bo większość osób niepełnosprawnych jest niepełnosprawna wskutek jakiegoś wypadku, wskutek jakiegoś zdarzenia, które zmieniło ich życie. Czyli zmieniło. No, zaczęli swoje drugie życie tak naprawdę, tak jak ja. No i tego drugiego życia nie chcę zmarnować. I chcę je wykorzystywać jak tylko się da. Będę starał się odwiedzać różne miejsca. Będę to dokumentował, będę to wrzucał na mojego fanpage'a. Może też, że właśnie, żeby zainspirować osoby, tak jak ja, osoby niepełnosprawne, żeby się ruszyły z domu i coś zrobiły ze swoim życiem. A dwa, żeby pokazać wam, że rehabilitacja ma sens. I tego typu wydarzenia, takie wyjazdy na mecze na przykład, to jest dowód na to, że to życie ma coraz lepszą jakość.